Nikt ich nie lubi, ale da się je oswoić. Podatki to jedna z dwóch rzeczy pewnych na świecie. Podpowiemy, jak nie pogubić się w gąszczu przepisów: podatkowe ABC. 11.15 minęła, jak w każdy poniedziałek. Zapraszamy Państwa na program Podatkowy ABC. I jak zawsze, moim gościem jest Pan Michał Lisiecki z Urzędu Skarbowego w Puławach. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Michale. Rozmawialiśmy dużo o tym, jakie podatnicy mają możliwości składania rocznych rozliczeń za pomocą internetu, za pomocą programu, który pomoże nam rozliczyć się, wyeliminuje kilka błędów. Ale nadal duża osób z nas, duża część z nas, o tak może powiem, w papier i długopis, prawda? Liczymy na piechotę, jesteśmy wtedy bardziej pewni, nie ufamy maszynom, przynajmniej na razie. Może to i dobrze. Jakie błędy najczęściej popełniamy? Bo myślę, wydaje mi się, że znacznie więcej tych błędów będzie właśnie przy wypełnianiu ręcznie Pita niż korzystając z programu, który nam w tym pomaga. Zdecydowanie tak. Sytuacja wygląda w ten sposób, że mm, korzystanie z systemu e-deklaracje mm, ma to oto zaletę, czy dokładnie z interaktywnych formularzy tego systemu że dużą część błędów sam system wychwytuje, czy wręcz na wielu poziomach nie dopuszcza do ich powstawania. Sam sumuje, sam różnicuje, sprawdza wypełnienie poszczególnych pozycji, o których często podatnicy... Zapominają. Doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym pokazuje, że błędów rzeczywiście jest bardzo dużo. One nie wynikają może z samej niewiedzy podatników, co czasem jakby z nieuwagi podatników. W wielu momentach trzeba rzeczywiście zwrócić szczególną uwagę na to, gdzie wypełniamy, no, tych jak wypełniamy. Jest dużo. Jest ich dużo, łatwo to prawda. jest się pomylić. Tak. Naprawdę łatwo. Dlaczego <laughs> warto o tych deklaracjach tu po raz kolejny wspomnieć? Dlatego, że nawet przenoszenie pozycji, zaokrąglanie kwot. To wszystko, mówiąc o błędach, pokażemy, że one się zdarzają, system deklaracji je eliminuje. Dobrze. Na sam początek jeszcze chciałbym przypomnieć, że ważnym jest bardzo zostawienie swoich danych kontaktowych bardzo w Urzędzie Ważne. Skarbowym. Na swoim przykładzie powiem Państwu, że ja ostatnio zrobiłem błąd w deklaracji dla przedsiębiorców. Dwa dni później miałem telefon, który wszystko wyjaśnił. Nigdzie nie musiałem biegać, więc zachęcam również do tego, żeby zostawiać kontakt do siebie. A teraz przechodzimy do błędów. Numer jeden, co jest takim może najbardziej, najczęściej spotykanym? Jeśli chodzi o błędy, szanowni Państwo, tak może tytułem wstępu, pamiętajmy, błąd powoduje to, że organ podatkowy musi ten błąd wyjaśnić. To zazwyczaj oznacza konieczność wezwania. Jeśli z kolei my wzywamy, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, niepotrzebny stres, niepotrzebne być może nawet wydane pieniądze, bo trzeba do tego urzędu dojechać, być może wziąć godziny wolne w pracy i tak dalej. Dlatego chcę dzisiaj przybliżyć te błędy tak, żeby one się nie zdarzały, zareklamować po raz kolejny ten system e-deklaracji, bo on w wielu elementach pomaga. I to, co pan przed chwilą wspomniał, proszę wskazywać na zeznaniach podatkowych numer telefonu kontaktowego, bo on bardzo ułatwia, upraszcza i przyspiesza załatwienie sprawy. Mówiąc o samych błędach, szanowni państwo, tak może od spraw podstawowych przede wszystkim aktualność formularzy. Pamiętajmy, druki, co do zasady, zmieniają się wręcz corocznie, więc nie ma sensu ich brać do domu na zapas po czym możemy poznać prawidłowość wersji rozliczeniowych. Na dole, w dolnej części zeznania, w tak zwanym nawiasie. Jest podany indeks numeryczny. Ten indeks numeryczny to jest numeryczna wersja dokumentu. Ale to też jest numer nadany przez Was, możemy nie kojarzyć. Nie, nie, więc, to nie jest nie, nie tyle. To jest, to jest numer, który jest już na druku, na formularzu, a zatem na wzorze urzędowym pamiętajmy, że druki formularzy to wprowadzone dokumenty na mocy właściwych rozporządzeń ministra Finansów. Także to jest mhm. dokument obowiązujący w całym kraju. On zawsze jest oznaczony wersją. Przypomnę jedynie, że dla. Naj... Bardziej powszechnej wersji PIT 37 wersja numer 20 obowiązuje w tym roku do rozliczenia dochodów za rok ubiegły, czyli za 2014 rok. Pamiętajmy, we deklaracjach wybieramy według lat, więc tu nie mamy jakiejś. Od razu niejas... dostajemy właściwą wersję, tak? nie musimy tak. się nad tym zastanawiać, tak? Y Idąc do kolejnych błędów. Błędy w Słucham. zakresie identyfikatorów podatkowych. Chciałbym przypomnieć, że obecnie identyfikatorem podatkowym dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej jest, jest PESEL. numer PESEL. Dokładnie, nie numer nip absolutnie. Oczywiście przedsiębiorcy dalej posługują się numerami, numerami NIP. Najczęściej błędy w tym obszarze to samo przestawianie cyfr szczególnie końcowych. To jest taka zasada, którą, którą zauważyliśmy. Yy, nie wpisanie wszystkich cyfr lub też w przypadku yy, dochodów yy, z pracy, na przykład przepisywanie NIPu pracodawcy jako swojego. Notorycznie hmm. zdarzający się błąd. Proszę pamiętać, żeby zwracać. wpisanie NIPu z kreseczkami i bez. To jest jakaś różnica dla was? Generalnie bez znaczenia. Formularz w tej chwili jest przygotowany. Jeśli chodzi o pola, no, pola numeryczne, przygotowany jest do wprowadzania NIPu bez kreseczek. Czyli sam ciąg mhm. cyfrowy, i to w zasadzie kiedyś miało to znaczenie, ale to, to odległa, odległa przeszłość już, tak naprawdę. Dobrze, dobrze że się tego pozbyliśmy. Tak, słucham, niepotrzebny formalizm. Słucham jeszcze, jakie my, podatnicy, popełniamy błędy. Informacja dla małżonków. Szanowni Państwo. Y Taki błąd polegający na błędnej kolejności małżonków w zeznaniu. Wiemy, że podatnicy, o ile mają do tego prawo, oczywiście mogą się rozliczać wspólnie z małżonkiem. Oczywiście wtedy należy podać dane identyfikacyjne z jednej strony podatnika, w drugiej pozycji małżonka podatnika. Trzeba podać te dane jakby konsekwentnie. Identyfikator podatkowy pierwszy, drugi. Mhm. Tak samo pierwsza osoba w zeznaniu, druga osoba w zeznaniu. Musimy zachować już tą chronologię. I kolejność, prawda? Czyli jeśli małżonek, jeśli mąż jest pierwszą osobą na zeznaniu, to w pierwszej kolejności trzeba podać jego numer PESEL oraz jego dane identyfikacyjne, imię, nazwisko i Aha. tak dalej. I konsekwentnie druga osoba, prosta sprawa małżonka, czyli jej numer PESEL i następnie dane, dane osobowe. Nie i. można wymieszać tych danych, bo to też stanowi. To też stanowi Jasne. błąd. Częstokroć to wydaje się takie aż nieprawdopodobne, ale podatnicy często zapominają zaznaczyć właściwy kwadrat co do celu złożenia formularza. Czy to jest zeznanie, korekta, czy to zeznanie. jest korekta. Dokładnie. Pamiętajmy, pierwsze zeznanie zawsze jest złożeniem zeznania kwadrat numer jeden, kwadrat numer dwa, czyli korekta. Wówczas, kiedy korygujemy już uprzednio złożone zeznanie, pamiętajmy, wówczas trzeba uzasadnić przyczyny składania korekty. Podobnie to następne pole, problem z zaznaczaniem wyboru sposobu opodatkowania. Trzy możliwości indywidualnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Yy, o ile kwadrat numer jeden jest formą domyślną i tu mhm. jakby nie widzę żadnego problemu ostatecznie, nawet gdyby się yy, pojawił błąd, to to jest powiedzmy błąd mniejszej wagi, choć też wymagający prostowania, ale w przypadku dwóch kolejnych opcji, czyli rozliczenie wspólnie z małżonkiem oraz jako osoby samotnie wychowującej się, wychowującej dziecko, przepraszam, yy, ponieważ są to preferencyjne formy rozliczenia, mhm. warunek konieczny, to musi być wyraźnie zaznaczone, tak? To, to, to od tego nie możemy odstępować. Nie... Zdarza się, o czym już zasugerowałem. Pamiętajmy, nie wszyscy małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać. To kolejny błąd. Często podatnicy jednak próbują razem się rozliczyć. Najbardziej znane przypadki. Jeśli małżonek prowadzi działalność gospodarczą, jest opodatkowany podatkiem w formie liniowej lub też zryczałtowanym podatkiem dochodowym, nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. Mhm. Pamiętajmy też jedną rzecz. przysługuje Rozliczenie wspólnie z małżonkiem przysługuje, jeśli przez cały rok małżonkowie są małżonkami. Jeśli w trakcie roku zawarli ten związek, nie mają jeszcze w tym pierwszym roku tego prawa. Nawet proporcjonalnego. Nie ma ani proporcji ani żadnej możliwości. Tu jest jakby zero-jedynkowo albo cały rok, albo, mhm. albo w ogóle. Jeśli w roku podatkowym orzeczono separację lub w tymże roku podatkowym zawarto umowę o wyłączeniu wspólności majątkowej, również następuje utrata prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkami. Szanowni Państwo, no to prawie banał, ale jednak się zdarza niewłaściwy adres. Nasz czy Urzędu Skarbowego? Nasz to jest zawsze <głos> prawidłowy. <głos> Podatnicy mylą, ja tylko tak woli przypomnienia. Pamiętajmy, dla celów podatkowych istotny jest adres zamieszkania i nie ma dla celów podatkowych żadnego znaczenia adres zameldowania sam w sobie. Mhm. Jeśli one oczywiście, te adresy są tożsame, to, to tak, no, oczywiście to ma to znaczenie. Ale Bo rozliczamy się, się w tym urzędzie, gdzie mieszkamy, w tej miejscowości. Gdzie mieszkamy, a nie mhm. tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Jeszcze jedno doprecyzowanie, tam, gdzie mieszkamy na dzień 31 grudnia. Roku podatkowego, za który będziemy, będziemy to rozliczać. Tak? Proszę zwrócić też szczególną uwagę na rzecz prostą. Pamiętajmy, jeśli otrzymujemy wynagrodzenie od pracodawcy, czyli dostaliśmy informację PIT-11, czy też będzie to opłatnikiem będzie ZUS-tak, niech to będzie PIT-11A. No, wypełnienie naszego zeznania polega na przeniesieniu kwot. Mhm. I poszczególnych pozycji, prawda? Tak. Doświadczenie pokazuje, że trzeba naprawdę poświęcić troszeczkę uwagi na to, tak, żeby nie mieszać ani pozycji, ani kwot yy, i sprawdzić jakby prawidłowość czysto matematycznych obliczeń. Prawda? Bo. Mhm. Tu okazuje się, że to jest problem, szczególnie jak jest wiele źródeł dochodów, prawda? Trzeba je najpierw sumować, potem trzeba odejmować koszty uzyskania przychodu, prawidłowo wyliczyć różnicę, jaką stanowi dochód. Po prostu trzeba spokojnie, z uwagą do tego, do tego przysiąść, tak, żeby, żeby, mhm. tego, żeby tego nie mylić. Jedna informacja dodatkowa, jak wiemy, powszechne jest w tej chwili zarabianie poza granicami kraju. Pamiętajmy, że każdy podatnik, który ma miejsce stałego zamieszkania u nas w kraju, dokonując, świadcząc pracę poza granicami kraju, objęty jest nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, czyli wszystkie. Dochody uzyskane za granicą powinien rozliczyć również u nas w kraju. Oczywiście z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale tak zwana rezydencja podatkowa powoduje, że co do zasady rozliczamy całe Musimy dochodu. złożyć PIT tak, w Polsce. I o tym, o mhm. tym trzeba, trzeba koniecznie pamiętać. Jeśli chodzi o same odliczenia, tutaj słowo, jak wiemy, możemy dokonywać odliczeń albo od dochodu, albo od podatku. Pamiętajmy jednak, że odliczeń możemy dokonywać wyłącznie do wysokości tego podatku lub dochodu. Ja posłużę się może przykładem, jeśli nasz dochód wynosi 100 zł, prawda, a nasze odliczenie z jakiegoś tytułu, pomijmy już tutaj tytuł ulgi, bo to jakby nie ma znaczenia, wynosi 120 zł, no to oczywistym jest, że nie można od 120 od 100 zł odjąć 120 zł. Znaczy nie tak? mamy co się spodziewać zwrotu 20 zł? Nie, dokładnie to jest odliczamy tylko do takiej wysokości, do jakiej mamy czy dochód czy podatek, Aha. prawda? Ta nadwyżka niestety no powiedzmy, przepada i nie możemy wpisywać. W... I Nie można jej przenieść. I nie można sposób. jej przenosić tej kwocie przewyższającej jeszcze raz mówię, czy to dochód, czy to podatek. Jedno zastrzeżenie nowości tegorocznej, na przyszłych spotkaniach na pewno o tym omówimy nowa zmodyfikowana ulga z tytułu wychowywania dzieci. Do tej pory mogliśmy odliczyć tylko do wysokości podatku w tym roku, a do dochodów za 2014 mhm. rok więc w rozliczeniu tegorocznym możemy odliczać w kwocie wyższej niż pobrany w trakcie roku podatek. Ograniczone to jest wysokość. Składki na ubezpieczenie mhm. zdrowotne i składki, zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne. A zatem to jest jedyny przykład, w którym ulga może przewyższyć podatek, ale też proszę pamiętać, jest do tego specjalny formularz, nazywa się PIT UZ, to mówimy sobie go szczegółowo mhm. na najbliższych spotkaniach. Ten dokument trzeba wypełnić, pokazać właśnie limity składek, czyli o ile możemy więcej odliczyć. Rozumiem. W innych wszystkich ulgach, Szanowni Państwo, pamiętajmy, wyłącznie do wysokości dochodu lub do wysokości podatku dokonujemy odliczeń. No i cóż, przestrzegałbym oczywiście przed y, prawidłowością stosowania ulg. Pamiętajmy, że od dwóch lat y, mamy zmianę zarówno w, naj, na, w dwóch najpopularniejszych ulgach, czyli ulga internetowa i ulga z tytułu wychowywania dzieci. Y, już w 2013 roku nastąpiła zmiana, na podstawie której internet odliczamy tylko za dwa następujące po sobie lata podatkowo, ile wcześniej tego nie mm -hmm. robiliśmy, więc tutaj trzeba roztropnie na to popatrzeć. A jeśli chodzi o ulgę na dzieci, poza zmianami tegorocznymi, o których przed chwilą mówiłem, dochodzi nam jeden ważny aspekt. Pamiętajmy, jeśli mamy Jedno dziecko, jest limit dochodów, który jeśli przekroczymy. Nie możemy, jakby z ulgi na dziecko korzystać. Dla małżonków jest to kwota 112 tysięcy w skali roku dochodów w skali roku podatkowego, a jeśli chodzi o osoby nie pozostające w związku małżeńskim, jest to kwota 56 tysięcy dochodów w skali roku. Rozumiem, ale liczę na to, że takie ulgi jeszcze przed tym okresem gorącym, czyli przed końcem kwietnia, omówimy sobie. Na pewno zaczniemy już tak naprawdę od czego myślę spotkania, zaczniemy je omawiać powoli. I Zaczniemy Oczywiście, od tych najważniejszych. Dobrze, zapraszamy na, do naszego programu. Zapraszamy do tego, byście zadawali pytania pod adresem mailowym podatki 24pl Pod tym adresem mailowym czeka pan Michał, który z przyjemnością odpowie na państwa pytania. A ja teraz zapraszam was na krótką przerwę. Słyszymy się za kilka minut. Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam Państwu, że słuchają Państwo programu podatkowe ABC, w którym moim i Państwa gościem jest pan Michał Lesicki z Urzędu Skarbowego w Puławach. Jeszcze raz dzień dobry. Witam po przerwie. Przed przerwą, panie Michale, rozmawialiśmy o tym, jakie błędy popełniamy, tłumacząc się w pewien sposób Urzędowi Skarbowemu z naszych dochodów i rozliczając nielubiane przez wiele osób pity, prawda? Pit spędza sen z powiek. Co jeszcze do tych takich najczęstszych błędów należy? Omówiliśmy sobie, że zapominamy wpisać identyfikator podatkowy, prawda? Podajemy na przykład błędny NIP, bo nie podajemy swojego, tylko podajemy pracodawcy. To są takie najczęściej spotykane, a co jeszcze można wymienić właśnie wśród tych błędów, których bardzo łatwo jest się ustrzec. Przede wszystkim to kieruję do głównie przedsiębiorców. Szanowni Państwo, w picie, szczególnie picie 36, musimy zwracać szczególną uwagę na pozycję. A różniące się swoją treścią merytoryczną, czym innym są zaliczki należne, a czym innym są zaliczki zapłacone. Należne to te, które w trakcie roku powinniśmy zapłacić, co nie znaczy, że zawsze zapłaciliśmy, natomiast te zapłacone, jak sama nazwa wskazuje, wyłącznie te, które zostały przekazane na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Jeśli PIT mówi o jednych czy o drugich, trzeba to dokładnie przeczytać i wybrać właściwą, jakby wersję. Tak, żeby tych pojęć nie mylić, bo to rzeczywiście często się zdarza. Szanowni Państwo, jeszcze bardzo często błędy w zaokrągleniu kwot. Przypomnę tylko, że podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku zaokrąglamy. Zaokrąglamy w ten sposób, że jeśli jest to 50 i więcej groszy, zaokrąglamy w górę. Jeśli to jest 49 i mniej, zaokrąglamy w dół. Ułatwienie. Szanowni Państwo, nawet wypełniając ręcznie tradycyjną formą zeznanie, rubryki mają wydzielone pola. Jeśli jest to pole z przecinkiem, wiadomo, Wiadomo, piszemy y, co do grosza. Natomiast, jeśli nie ma już tego przecinka z oczywistych powodów, wpisujemy kwotę zaokrągloną. W objaśnieniach zawsze jest w nawiasie podane poza okrągleniu, więc to też jest oczywiście wskazówka. Jeśli chodzi o zaokrąglenie 1% dla organizacji pożytku publicznego, tutaj troszeczkę wyjątek, bowiem zaokrąglamy do pełnych dziesiątek w dół. Nie do pełnych złotych, tylko do pełnych dziesiątek w dół. W rubryce oczywiście właściwej dla. OPP. Tylko, tylko przy rubryce dla wyłącznie OPP jest tym publicznego. Okay. Wyłącznie OPP mm -hmm. jest tą, tą, tym odstępstwem. Szanowni Państwo, jeśli składamy załączniki, to trzeba je faktycznie dołączyć. To jest kolejny błąd bardzo często spotykany. To, to problem, który wynika chyba z roztargnienia, prawda? Być Złożyliśmy może. PIT, jesteśmy szczęśliwi i nagle się okazuje, Być że może. pięciu najważniejszych, najważniejszych załączników brakuje. Ja przypomnę tylko, że w, na, w końcowej części. Zeznania, gdzie wskazujemy, jakie załączniki i ile ich składamy. Pamiętajmy, tam nie stawiamy żadnych krzyżyków, tam nie zastawiamy żadnych ptaszków, tylko wyrażamy cyfrą ile tych załączników składamy, jeśli, to, jeśli jest to jeden załącznik, a tak najczęściej jest, po prostu, po prostu wpisujemy liczbę jeden, Nic mhm. więcej, tak? tylko jedynka. Żadne krzyżyki, żadne takie rzeczy. Szanowni Państwo, oczywiście zachęcam do składania drogą elektroniczną, bo tak jak mówiłem, większość tych błędów, które dziś wymieniłem, ten system eliminuje. Tak? Sam sumuje, sam odejmuje, sam przenosi kwoty, sam zaokrągla, więc to jak najbardziej jest, jest ta forma preferowana. Pamiętajmy tylko tak końcowo kod yy, musimy zakończyć procedurę składania dokumentów drogą elektroniczną pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru to jest dokument który potwierdza że złożyliśmy dokument do administracji a kod 200 Gwarantuje nam, że przetwarzanie zostało zakończone poprawnie. Dobrze, ja do tego jeszcze wszystkiego dodam. Nie zapominajmy o podaniu danych kontaktowych, zwykłego numeru telefonu, który naprawdę wiele rzeczy potrafi uprościć. Dokładnie tak. Szybciej, łatwiej, prościej. Zawsze naprawdę. lepiej jak urzędnik zadzwoni, niż jak wyśle oficjalne pismo, a my jesteśmy bliscy ataku serca, bo <grym> się nagle okaże, że źle rozliczyliśmy podatek. Dokładnie tak dobrze teraz już powiedzieliśmy o tym, że deklaracje elektroniczne eliminuje wiele tych błędów, ale wielu błędów można się ust ustrzec również przychodząc po prostu do was, prawda? Pytając, tak. dzwoniąc, jak można was złapać oprócz tak, tego, już, że już już jesteście... mówię przede wszystkim żeby uniknąć tych błędów siedząc sobie za biureczkiem wypełniając tego elektronicznego pita i mając jakieś wątpliwości zawsze można do nas zadzwonić mamy uruchomiony telefoniczny punkt informacyjny w sprawach rocznego rozliczenia podatku pod numerem, bezpośrednim numerem 889-0476, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Pod tym telefonem można uzyskać szeroką pomoc w zakresie rocznego rozliczenia podatku. Mhm. I analogicznie i automatycznie wręcz polecam również krajową infolinię podatkową, krajową informację podatkową właściwie. 801.055.055 055, Analogiczna zasada, wydzielony numer wewnętrzny dla celów rocznego rozliczenia podatku. Dla ułatwienia powiem to w nawiązaniu do jednych z ostatnich błędów, a mianowicie kwota wpłaconych zaliczek. Podatnicy mylą czasem, sami do facto tak do końca nie, wie, nie wiedzą, ile zaliczek wpłacili w trakcie roku. Dział naszej rachunkowości podatkowej służy pomocą, można zadzwonić, można ustalić, ile faktycznie tych kwot było wpłaconych tak, żeby znów nie było błędów w picie, żeby nie było wezwania, żeby nie było problemu. Oczywiście, jeśli chodzi o pomoc, wykwalifikowani pracownicy na sali obsługi podatnika, którzy też zawsze, zawsze służą, mhm. służą pomocą. Poza tym, o ile pamiętam, są jakieś wzorcowe pity wystawione, więc jeśli mamy co tak. do tego, jakieś, jakieś pytania. Systemy deklaracji można... dostępne na sali podatnika. W na przykład, komputerowym to też jakiś ład. Na przykład polecamy spacer, który na, na pewno może się Zapraszamy przydać tym, tym osobom, które mieszkają stosunkowo niedaleko, czyli na przykład w Puławach. Dobrze, tak możemy Was odwiedzać, jeśli mamy pytania odnośnie podatku i końcowego, tak jakby można to tak określić, rozliczenia, ale w tak zwanym międzyczasie organizujecie zupełnie też inne spotkania, które są zbieżne tematyką, prawda? Najbliższe już za dwa tygodnie. Dokładnie około. tak, za prawie dwa tygodnie. Szanowni Państwo, w ramach. Oczywiście całej tej akcji promocyjnej szybki PIT w tym okresie gorącym okresie zeznań podatkowych już w dniu 25 lutego tego roku oczywiście o godzinie 10 na sali konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Puławach, to jest sala 319 na trzecim piętrze, odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat jak wypełniać PITy, z jakich ulg i jak korzystać, jakie odliczenia można stosować. No i oczywiście temat przewodni jak składać za pośrednictwem komunikacji elektronicznej te PITy. Pokażemy online prezentację, jak rzeczywiście krok po kroku to zrobić tak żeby można było się tego po prostu Nauczyć. To nie jest trudne, ale warto nabrać wprawy. Tak, zdecydowanie. To będzie krótki instruktaż krótki, choć treściwy i bardzo moim zdaniem przydatny. Ja tylko końcowo chciałbym y, powiedzieć, liczba miejsc tradycyjnie jest już ograniczona, dlatego prosiłbym o zgłaszanie osób chętnych do udziału w takim spotkaniu y, wcześniej, oczywiście. Y, zgłoszenia będą przyjmowane do 23 lutego do godziny 14.30. Y, zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w godzinach urzędowania urzędu y, i możemy się zgłaszać y, jakby na trzy sposoby. Numer telefonu urzędowego, czyli 887 96 41, y, Osobiście na sali obsługi podatnika na stan Stanowisku numer 6 oraz nieco niestety zagmatwany numer, przepraszam, adres e-mail us 0616 zgłoszenia bez polskiego znaku diakrytycznego małpa lb.mofnet.gov.pl. Dla tych, którzy by chcieli skorzystać z adresu mailowego, prościej będzie wejść na naszą stronę internetową i tam na pewno jest i odnośnie. tam przeczytać wszystkie szczegóły na temat jak zgłaszać się na to spotkanie informacyjne. Zapraszamy więc na stronę internetową Urzędu Skarbowego, zapraszamy na spotkanie z podatkami i zapraszamy do telewizji Puławy 24, gdzie nasz program można zobaczyć w wersji wideo, pięknie HD. E, tutaj u nas w Radiu Puławy 24 samo audio, e, a w telewizji Puławy 24 co piątek program premierowy tuż po wydaniu programu TVK Informacje Puławskie po godzinie 18.00. Bardzo Panu dziękuję za te informacje. Państwa zachęcam do tego, żebyście pisali maile do nas na adres podatki: małpapulawy24.pl. Pan Michał Czuwa z przyjemnością odpowie na, większe, na, na główne pytania, a z większymi problemami zapraszamy do urzędników skarb, skarbówki naszej Puławskiej. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję również. I do usłyszenia za tydzień. Do widzenia. Nikt ich nie lubi, ale da się je oswoić. Podatki to jedna z dwóch rzeczy pewnych na świecie. Podpowiemy, jak nie pogubić się w gąszczu przepisów podatkowe ABC.